Świat kobiety jest dla mnie bardzo ważny i za to kobiety lubię, że są inne po prostu. Są piękne i mniej piękne, ale tak z nazw i charakterystyk tych poszczególnych typów to nie znam. Słyszałem o różnych typach, o kolumnach, o klepsydrach, o gruszkach i o jabłkach. Chociaż ja rozróżniam kobiety wysokie, niskie, szersze, węższe, te z większym biustem, z mniejszym, brunetki, blondynki. Zdaje się, że na tym kończy się moja kategoryzacja fizyczna płci przeciwnej. No, jestem normalnym facetem i oglądam, jak wyglądają kobiety. I z tych najbardziej spotykalnych sylwetek to wydaje mi się, że to jest rożek oraz... one sobie jakoś tam fachowo nazywają. To chodzi mi o trójkąt. Tak, czyli ten rożek, a druga to klepsydra. I ta klepsydra jest najfajniejsza, ponieważ moja żona ma klepsydrę, figurę klepsydry i kilka nawet znanych hollywoodzkich takich gwiazd, które mi się bardzo podobają, typu Beyoncé i tak dalej. Więc uważam, że to jest najpiękniejsza sylwetka. Takie geometryczne spojrzenie na kobietę, czy też chowanie kobiety w formie bardzo mi się nie podoba, ale nie wiem, może jestem przywrażliwiony, ale podobnie nie podoba mi się określanie mężczyzny typem metroseksualnego, typem macho, typem jakimkolwiek innym. Dzisiaj już mówi się o tym, że mężczyzna może być, jeśli lubi, gotowy, zwany gastroseksualnym. Jak pierwszy raz ją zobaczyłem, tak, wchodzącą w moją przestrzeń, mojego wzroku, to była w zasadzie sylwetka, więc to mnie sprowokowało do podejścia, więc myślałem, że sylwetka nie ma znaczenia, ale w tej chwili sobie odpowiadam, że ma. Powiem, że są kobiety, które mają tak zwane kształty rubensowskie i są bardzo smaczne, w sensie bardzo ładnie wyglądają. To wszystko zależy też indywidualnie od kobiety. To się bardzo szybko rozpoznaje, prawda? Jak się spojrzy na kobietę, to momentalnie widać, czy ona dba o siebie, czy ona siebie lubi. Też ciało świadczy o człowieku, prawda? Czy polskie kobiety ubierają się dobrze? Na pewno, ale nie wszystkie. Ale generalnie jest lepsza tendencja niż było 9 lat temu, jak przyjechałem do Polski, ponieważ nie za bardzo potrafiły moim zdaniem, albo wiedziałem może... Znaczy, zależy z kim porównywać, bo jak jadę do Włoch, no to wiadomo, że tam jest jakby zupełnie inaczej, są bardziej wyluzowane, te kobiety potrafią założyć szpilki do sportowych, jakichś takich odjechanych spodni i tak dalej. W Polsce jeszcze za mało jest takich odważnych kobiet na pewno, a ja bardzo lubię właśnie, jak kobieta łamie ten styl w jakiś sposób i jest bardziej ciekawa. Można tu się pokusić o te takie stereotypy, że kolumnę można objąć, jabłko można schrupać, a najchętniej to bym zagrał na gitarze, prawda, bo to taki bardzo kobiecy kształt. Natomiast no, gdybym miał się odwoływać do takich, że tak powiem, najczęściej przeze mnie stosowanych kształtów kobiecych, no to chyba byłaby gruszka, bo myślę tutaj o mojej żonie. Ta gitara jest podobna do pięknej kobiety po prostu, do kształtnej kobiety. Ja bym właśnie zrobił odwrotne porównanie. Bo gdzież porównywać taką, no rzeczywiście dosyć ładną gitarę z kształtami kobiety. Kobieta jest najpiękniejszym tworem natury, jeżeli oczywiście daje tej naturze być taką, jaką ją stworzyła.